Cześć Ziemię, rok odkąd pojawił się pierwszy filmik na moim vlogu i chciałabym zrobić jakieś podsumowanie. Pierwsze jest Was już ponad 790 osób, prawie 800, czyli tak mniej więcej w ciągu miesiąca przybywa Was około 65 osób, czyli troszkę więcej niż dwie osoby dziennie. Taka jest statystyka. Po drugie, filmików jest już ponad 130, czyli średnio dostarczam Wam ponad 10 filmów w miesiącu, to jest prawie 11 filmików w miesiącu, czyli zwykle to jest około 2-tygodniowo, więc to jest druga sprawa. Jeśli chodzi o wyświetlenia, no to zaraz Wam powiem, jak to wygląda. Niechże zajrzę sobie do studia twórców. Swoją drogą, czy wiecie, że na YouTube się pojawiła możliwość mienia płatnych subskrybentów? YouTube próbuje w tym momencie tego samego co Facebook, czyli no, takich kont, które będą udawać, że, no, że lubią jakąś stronę, czy lubią jakiegoś vloga. To jest bardzo, bardzo interesujące. Wcześniej tej opcji nie było. Ona się pojawiła niedawno, albo też zaczęła mi się wyświetlać, tak? Jeśli chodzi o całościową liczbę wyświetleń, to w tym momencie jest to ponad 170 tysięcy. Jeśli chodzi o filmiki, to tak jak mówiłam, jest ich ponad 130. I jeśli chodzi o czas oglądania, choćby w ostatnim miesiącu, to jest ponad 36 tysięcy minut. I w ciągu miesiąca to jest ponad 10 tysięcy wyświetleń. Tak mniej więcej to się prezentuje. No i bardzo mi miło, że mnie komentujecie. Czasem komentujecie mnie pozytywnie, czasem komentujecie mnie negatywnie. Zdecydowanie częściej komentujecie mnie pozytywnie. Ale cieszę się, że chce Wam się komentować, że nie tylko lajkujecie albo stawiacie minusik, czyli dislajka, ale też piszecie, tak, piszecie. To też jest fajne, jest interaktywnie, nie jest tak, że jestem gdzieś jakąś gadającą głową, tylko jest kontakt. No jest inny klimat niż na facebookowej stronie, co też jest interesujące, są troszeczkę inni ludzie. No i tak jak pewnie zauważyliście, większość filmików dotyczy astrologii. Mniej jest o tarocie, choćby z tego względu, że w astrologii zawsze coś się dzieje, tak? A tarot jest zdecydowanie bardziej prywatny. Też tak jak wiecie, jestem osobą, która jest przeciwna stawianiu kart publicznie i z tego względu nie ma tak wielu filmików jak na innych kanałach. Poza tym rozróżniam te metody, nie mieszam ich i nie jest tak, że wrzucam wszystko do jednego worka i wszystko w związku z tym jest bardzo powierzchowne, tak, i błahe. To mniej więcej tak. Myślę, że część z Was mogła się spodziewać dzisiaj filmiku dotyczącego zaćmienia. Zobaczymy, czy znajdę czas na to w przyszłym tygodniu, żebyście dostali filmik dotyczący zaćmienia Księżyca i kwestii polskich, no i potem jeszcze ewentualnie zagranicznych. Zobaczymy, jak po prostu będę stała z czasem. Tymczasem dziękuję Wam za to, że subskrybujecie mój kanał, że lajkujecie filmiki, że czasem je udostępniacie, że też piszecie. To jest bardzo fajne, mnie to cieszy, bawi mnie to również. No i mam nadzieję, że też udaje mi się popularyzować właściwe podejście do kwestii ezoterycznych. Dlatego, że jak zapewne bardzo dobrze wiecie, jest mnóstwo podejść niewłaściwych, hochsztaplerki i cholera wie czego, tak? Cieszę się, że jesteście tutaj, na tym kanale i że też, mam nadzieję, uczycie się czegoś, nie tylko właściwego podejścia, ale dowiadujecie się rzeczy, które w jakiś sposób są Wam przydatne. No i to takie podsumowanie urodzinowe. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za to, że oglądacie filmiki i że jesteście aktywni. I to wszystko na dziś. Dziękuję.